Witam na konferencji prasowej po meczu Elana Energetyk Gryfino. Przede wszystkim jest z nami trener drużyny gospodarzy, pan Rafał Górak. Jest z nami strzelec, jak się okazało, zwycięskiego gola dla żółto-niebieskich Kordian Górka. No i tradycyjnie oczywiście o słowo podsumowania poproszę trenera. Coach, proszę. Znaczy wygrała drużyna lepsza i wygrała zasłużenie. I więcej nie ma co na ten temat mówić, bo to nie był łatwy mecz, ale chyba wystarczy podsumowując to. Na pewno wygrała lepsza i drużyna i na pewno wygrała ten mecz zasłużenie. Bardzo dziękuję trenerze. Kordian? Tak jak trener mówi, takie mecze nie należą do najłatwiejszych, ale udało się strzelić w końcówce tą zwycięską bramkę i wywozimy 3 punkty. Bardzo dziękuję, a teraz oczywiście przechodzimy do pytań, które zapewne jakieś tutaj są przygotowane. Trenerze, ta sytuacja tam w 96 minuty chyba niepotrzebna, co? Czy niepotrzebna, no być może całe zajście w jakiś sposób się dzieje, bo na boiskach się takie dzieje, to są młodzi ludzie, pełni ambicji, mamy wspaniałych chłopaków w Toruniu i chcą za sobą po prostu w jakiś sposób siebie bronić. No, niepotrzebny najprawdopodobniej ruch głową Aleksa w kierunku przeciwnika i stąd wydaje mi się, że czerwona kartka raczej zasłużona, ale też by się nic nie stało chyba, bo uderzenia nie było, jakby sędzia po prostu wytrzymał i skończyłoby się tylko po żółtej. Mocne słowa, też chcę powiedzieć się z Aleksem, jak schodził, co? Czy Aleks do mnie nie ma co do mocnych słów mówić, a może do siebie mocne słowa mówić? Ja mam prawo do niego mówić mocne słowa. Mam do niego pretensje, bo to stary koń, który jest nam bardzo potrzebny, ja go bardzo cenię i ma pomagać drużynie, a nie ją osłabiać. Redaktor Lekacza, jakieś pytania? Ja mam pytanie do tak, czułem. Bo jednak wszedłeś na boisko, można powiedzieć, że trener miał spore donosa, że wprowadził się na boisko. Jak się czułeś po dobie tej zwycięskiej bramce, która no jednak dała ważne 3 punkty? Fajne uczucie. A jak przy stanie 0-0 ciężko się wchodzi na murawy, bo nie wiadomo jak się wejdzie w ten mecz. Na szczęście udało się bodajże chyba przy drugim kontakcie od razu strzelić bramkę. Przeciwnik już się później tylko bronił. Po golu trochę z ciśnieniem was zeszło, co? Bo szczególnie pierwsza połowa tej drugiej połowy to kolega nowe ataki i nic z tego nie było. Dokładnie. No, ostrzeliwaliśmy bramkę, ale nie chciało nic spać.